7:09. Rozmowa poranka. A jest nim redaktor Marek Budzisz, ekspert od spraw wschodnich, autor książki Wszystko jest wojną. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem zacząć od tych manewrów, które zgodnie z harmonogramem, z zapowiedzią za wschodnią naszą granicą mają rozpocząć się 10 września. No i właśnie pierwsze pytanie jest takie, czy faktycznie one 10 września się rozpoczną, czy już jakieś działania się tam odbywają? Rozpocznie się główna faza manewrów określanych mianem Zapad 2021, manewrów strategicznych. Natomiast rozmaitego rodzaju ćwiczenia, sprawdzanie spoistości systemów obrony, zabezpieczeń trwają już właściwie od czerwca, bo równolegle ćwiczy i Rosyjska Gwardia Narodowa, i siły specjalne związane z sektorem zabezpieczeń przeciwko opadom radioaktywnym. No, tego rodzaju rozmaitych przedsięwzięć jest bardzo dużo. Rosyjski wiceminister obrony mówił, że łącznie około 200 tysięcy osób, personelu wojskowego bierze udział w tych różnego rodzaju przedsięwzięciach, podczas gdy oficjalnie w ćwiczeniach Zapad 2021 liczba żołnierzy zaangażowanych nie przekracza 13,5 tysiąca. To pokazuje jakby skalę tego przedsięwzięcia. Oczywiście celem tych ćwiczeń, tych manewrów jest sprawdzenie pewnych działań, jak to zwykle w wojsku bywa. Natomiast chciałbym zapytać o inne cele tych manewrów. Czy my się musimy ich obawiać? Mówi premier, mówi prezydent o ryzyku prowokacji, o takim widmie, jakie te ćwiczenia za sobą noszą. To ja chciałbym trochę tą sytuację odwrócić i zapytać, czy to też nie jest jednym z celów tych manewrów? Znaczy, trzeba wiedzieć, że Rosjanie mają doktrynę wojskową, którą sami określają mianem aktywnej obrony. Ta aktywna obrona, w przeciwieństwie na przykład do natowskiego systemu powstrzymywania, sprowadza się do tego, że jakby przeciwdziała się oczekiwanym zagrożeniom, przeciwdziała się atakując. W związku z tym tam będą również ćwiczone pewne operacje zaczepne. Z tego właśnie powodu już wiadomo, że jednym z elementów tych ćwiczeń było forsowanie na przykład rzek granicznych, ćwiczenie budowania przepraw pontonowych i tego rodzaju działań, więc w tym sensie już sam charakter tych ćwiczeń jest potencjalnie groźny. A w takim wymiarze czysto, wejdę tutaj w słowo, wymiarze czysto informacyjnym czy też propagandowym, w jakimś sensie można powiedzieć, że ich celem jest właśnie wywołanie takich obaw, jakiegoś strachu czy poruszenia u sąsiadów takich jak Polska czy kraje bałtyckie? Oczywiście, że tak. W rosyjskiej doktrynie wojskowej te działania na poziomie informacyjnym są jakby elementem działań o charakterze wojskowym. To jest element zastraszenia, dezinformacji, wprowadzenia potencjalnego przeciwnika w błąd. To jest też element sprawdzenia tego, co określa się mianem systemu odporności państwa, który podlega tego rodzaju działaniom, to znaczy jak reagują władze tego państwa, jak szybko podejmują decyzje, czy służby reagują w sposób zdecydowany i operacyjnie prawidłowy, czy wreszcie opinia publiczna takiego państwa, które jest poddane temu oddziaływaniu, popiera działania swojego rządu, czy można wprowadzić podziały, czy można wprowadzić wewnętrzny zamęt, a może nawet najdalej idąc pewne elementy destabilizacji sytuacji w tego rodzaju państwie. To jest instrumentarium nowoczesnego konfliktu asymetrycznego. Na te wszystkie pytania, które zadał przed chwilą nasz gość, mogą państwo odpowiedzieć sobie sami, obserwując to, co dzieje się na naszej scenie politycznej. Zapytam teraz o ten kryzys migracyjny, o tą grupę na granicy polsko-białoruskiej. Na ile ona tak naprawdę wpisuje się w te manewry i na ile powinniśmy łączyć te dwa wydarzenia?
Oczywiście, że to się wpisuje w te manewry, dlatego że manewry generalnie prowadzone są według kilku scenariuszy, znaczy nie kilku scenariuszy, tylko w kilku faz tego scenariusza. My, mówiąc o manewrach, myślimy o tej fazie już jakby finalnej, kiedy ćwiczą oddziały wojskowe, ale w rosyjskim myśleniu na ten temat poprzedzają je jeszcze inne fazy. Między innymi jedną z tych faz jest tak zwane oddziaływanie na środowisko bezpieczeństwa państwa, które uznawane jest jako wrogie. I to środowisko bezpieczeństwa to jest właśnie to, o czym mówiłem, sprawdzanie, jak to państwo reaguje w sytuacjach zagrożenia każdego. To było bardzo dobrze widoczne w przypadku Litwy, nie tylko Polski, bo tam mieliśmy do czynienia z kryzysem migracyjnym na granicy, tam mieliśmy do czynienia z serią ataków hakerskich na instytucje publiczne, również z demonstracjami i zamieszkami, dość agresywnymi jak na Litwę, z serią fałszywych alarmów bombowych o podłożeniu ładunków w centrach handlowych w Wilnie. To wszystko to razem w tym samym czasie miało sprawdzić, jak działają litewskie służby, jak reaguje społeczeństwo, jak działają władze. No to jest to, co określamy mianem systemu odporności państwa. A na czym mogłaby polegać taka prowokacja, o której mówią i ministrowie, i premier, i prezydent? Czy ona byłaby, na ile jest prawdopodobne, że właśnie z tą grupą migrantów, na której wszyscy skupiają w naszym kraju uwagę, byłaby ona związana? Prowokacja, o której się mówi już od pewnego czasu w środowisku ekspertów, również i białoruskich, mogłaby polegać na tym, że jeden z oddziałów ćwiczących zabłądzi, mówiąc umownie, na teren obcego państwa i pozostanie tam przez jakiś czas, potem się wycofa. To oczywiście nie oznacza próby aneksji terenu, ale to jest działanie jakby podnoszące po pierwsze poziom napięcia, po drugie sprawdzające, czy granica państwa natowskiego jest szczelna, po trzecie wreszcie, i to jest jakby klucz do zrozumienia tych intencji drugiej strony, to jest działanie, które ma sprawdzić, czy w jaki sposób reagują sojusznicy zaatakowanego państwa. No bo z formalnego punktu widzenia wejście oddziału wojskowego na teren Polski, Litwy czy Łotwy, no jest formą agresji i tu powinna być zgodna reakcja sojusznicza. Jeżeli tej reakcji nie będzie, no to już jest ważna informacja dla agresora, albo jeżeli ta reakcja będzie opóźniona, albo nie taka, jak oczekuje państwo zaatakowane, no to jest już niezwykle istotna informacja dotycząca jakby systemu sojuszniczego i tego, jak NATO działa. Więc jeżeli jakaś formuła prowokacji będzie miała miejsce, to raczej tego rodzaju. Pierwsze próby już były przekroczenia granicy litewskiej przez oddziały białoruskie, więc nie można wykluczyć, że to się powtórzy. A czy to może się powtórzyć nie tylko na granicy z Białorusią, bo nie zapominajmy, że te manewry odbywają się także w obwodzie kaliningradzkim. Czy tam również takie ryzyko prowokacji jest równorzędne? Wydaje mi się, że raczej mniejsze, dlatego że, proszę zwrócić uwagę, Moskwa trzyma się trochę w cieniu. Tym takim harcownikiem jest Białoruś i Łukaszenko. To jest wygodne z punktu widzenia Rosji, bo nie ona ponosi odpowiedzialność przed społecznością międzynarodową, kontrolując jednocześnie i wiedząc, bo co do tego nie ma najmniejszych złudzeń, co robi Łukaszenko. Rosja może zacząć próbować rozgrywać tą kartę, to znaczy występować z inicjatywami rozwiązania problemu, który Białoruś inicjowała czy zaogniła. To jest też element strategii rosyjskiej. Ona najpierw inicjuje konflikt, inicjuje pewien problem, a później proponuje, że chętnie go rozwiąże, czy będzie uczestniczyć w rozwiązywaniu, no ale oczywiście w zamian za coś, to znaczy za uwzględnienie jakichś interesów rosyjskich.
To teraz zapytam o to, o czym już w jakiś sposób pan powiedział. Mianowicie załóżmy, że dochodzi faktycznie do jakiejś prowokacji, czy też na przykład liczba migrantów na granicy rośnie i ten kryzys też się rozgrzewa. Co wtedy? Czy my mamy jako państwo działać sami, czy mamy czekać na jakieś spotkanie przedstawicieli państw unijnych, czy państw natowskich? I z drugiej strony, załóżmy, że my podejmujemy jakieś działanie i czy na przykład wtedy jakaś struktura ponad nami, czy NATO, czy Unia może nam powiedzieć, żebyśmy na przykład postąpili inaczej, czy wezwała nas do zmiany tego działania. Jak tak naprawdę tutaj decydowanie w takich kryzysowych sytuacjach wygląda w naszej sytuacji? No to jest element suwerennej decyzji państwa polskiego, w związku z tym nie ma żadnej organizacji międzynarodowej, która mogłaby nam w tej materii wydać jakieś polecenie. No, oczywiście nasi sojusznicy mogą nam doradzać przyjęcie innej taktyki lub innej ścieżki działania, natomiast nie wydaje się, żeby coś takiego miało miejsce. Unia Europejska i właściwie wszystkie państwa Unii Europejskiej dość twardo i jasno popierają politykę Polski, jeśli chodzi o kryzys migracyjny na granicy. Polska granica jest też granicą Unii Europejskiej, więc tutaj mamy poparcie państw zachodnich. To nie jest tak, że ktokolwiek krytykuje działanie, które my podejmujemy. Natomiast to jest jakby nasza domena i my tutaj musimy działać po pierwsze bardzo szybko, po drugie sprawnie i zdecydowanie, a po trzecie wyprzedzając pewne działania drugiej strony, czyli jakby nie reaktywnie, nie tylko reagując na to, co próbuje zrobić Łukaszenka, ale również zastanawiając się, jakie działania o charakterze proaktywnym prowadzić po to, żeby go skutecznie zniechęcić przed eskalowaniem tego konfliktu. Wydaje mi się, że tych działań trochę nam jeszcze brakuje, a należałoby je intensywnie podjąć, no choćby wprowadzając kolejne sankcje, kolejny pakiet sankcji przeciwko Białorusi, o którym już się mówi w Brukseli. W moim odczuciu należałoby to zdecydowanie przyspieszyć, ale być może też i Polska mogłaby samodzielnie podjąć pewnego rodzaju kroki odwetowe. To jeszcze ostatnie pytanie dotyczące Unii Europejskiej. Słyszymy o tym, że podejście unijnych przywódców no jest inne zgoła do tego problemu migracyjnego niż w 2015 roku. Też to, o czym pan mówił, że liczą na to, że nasza granica, wschodnia granica Unii Europejskiej będzie szczelna. Czy to nie jest okazja do tego, żeby w jakiś sposób wykorzystać tę kartę w relacjach z Unią Europejską i też no, chcieć po prostu uzyskać coś właśnie w zamian od unijnych przywódców? Wydaje mi się, że to nie jest obszar z dziedziny jakiejś polityki transakcyjnej. Tu raczej musimy pokazać, że Polska jakby realizując swój interes, realizuje jednocześnie interes Unii Europejskiej, bo to jest jakby istotne. Warto też mówić o tym, dlaczego reakcja państw Unii Europejskiej jest inna niż w roku 2015. No zapewne z tego powodu, że dzisiaj na granicy z Białorusią nie mamy żadnego kryzysu migracyjnego, tak jak w roku 2015, tylko mamy zorganizowane przez białoruskie służby specjalne i państwo białoruskie, a trzeba przypomnieć, że to jest reżim, który w gruncie rzeczy jest nieuznawany w Europie i na świecie, bo mandat Łukaszenki jest mandatem z sfałszowanych wyborów prezydenckich. I to jest akcja organizowana przez te władze, które jakby werbują chcących dostać się do Unii Europejskiej i przywożą samolotami ludzi z Iraku, z innych części świata, również z Afryki, używając tego w charakterze pewnego narzędzia presji politycznej. Kryzys emigracyjny miał miejsce wtedy, kiedy jakby spontanicznie ludzie uciekający przed wojną, przepuszczeni przez Erdogana, to jest jakby inna kwestia, ale jakby podążali
szukając azylu. Tu jest jakościowo mamy do czynienia z zupełnie inną sytuacją. To jeszcze na koniec zapytam o pewną prognozę rozwoju wydarzeń, chociaż w kontekście tego, co pan mówi, nie rysuje się ona zbyt optymistycznie. Czy jest w ogóle szansa na to, że reżim białoruski tych migrantów znad granicy po prostu zabierze? Czy jeżeli będziemy uprawiali twardą politykę, to jest szansa, że reżim białoruski, twardą i wielowektorową, bo to nie chodzi tylko o to, żeby powstrzymywać i nie przepuszczać tych ludzi, którzy są na granicy, ale o cały szereg również innych działań, w tym i wywieranie presji nie tylko na Białoruś, ale i na państwa, z którymi Białoruś w tej materii współpracuje, no choćby na przykład na Turcję, która jest takim miejscem, gdzie te samoloty lądują i zanim polecą do Mińska, to jest szansa, że białoruski reżim zaprzestanie tej aktywności. Natomiast jeżeli zaczniemy przepuszczać, to jest pewność, że ta fala migrantów wzrośnie. Po pierwsze, Łukaszenka i jego współpracownicy uznają, że to jest narzędzie skuteczne. Po drugie, popyt na tego rodzaju formułę dostania się do Unii Europejskiej w państwach, gdzie z których pochodzą ci ludzie na granicy, znakomicie wzrośnie i będzie coraz większa liczba chętnych, a trzeba też pamiętać, że Łukaszenka i jego ludzie zarabiają na tym procederze, no to będzie wtedy taka samo napędzająca się machina, która będzie jakby zwiększała ten strumień migracyjny. Taką prognozę wydarzeń na wschodzie rysuje Marek Budzisz, publicysta, ekspert do spraw wschodnich, autor książki Wszystko jest wojną. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. 7:09. Rozmowa poranka.